Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór u nas. Zbieramy w czasie deszczu, bo tak wypadło, zagadką szczaw. A więc to oznacza, że za chwilę poznacie sekret barszczu szczawiowego a la Agatka. Jej popis o wydanie. Ta-da. Agatko, jak wygląda szczaw? Mówi się spadaj szczawią często. No taki długi. Z wyraźnymi długi, żółkami. Długi, centkowany, kręty. Właśnie, charakterystyczna strzałka. Czyli na końcu liścia ma takie właśnie... O, charakterystyczna strzałka na końcu liścia. Wygląda grot taki zakończony. Proszę bardzo, tutaj na przykład rośnie. O! Tu rośnie... To nie jest szaf, to nie jest szaf. Może być chrzan, ale raczej też to nie jest chrzan, tylko jakieś takie coś dzikiego. I tak sobie chodzimy po łące niedaleko, widzicie? Jest fajnie. Ile to jest ziół, których jeszcze nie znamy? No tak wygląda jak ten żywokos. Ja zaraz u nas puszczę. Jak ktoś wie, to dajcie znać, czy to jest żywokost. Jeśli tak, to bardzo dobrze, bo interesuje nas gnojówka z tej rośliny, która jest bardzo dobrym lekiem na całe zło. Dobra, idziemy jeszcze szukać. Słuchajcie, barszczyk szczawiowy to jest najprostsza rzecz do ugotowania, naprawdę. Wystarczy tylko zebrać szczawik, to jest... Agata ma piękną kępę teraz. Ja zaraz sobie znajdę jakąś inną i będę... jeszcze zbierał, ale już coraz bardziej pada, co nas cieszy oczywiście, bo o, tu jest ładna kępka, proszę bardzo, od razu widać, że to szczawik. Młode liście tej strzałki nie będą miały, chociaż nie, też widzę, taką malutką mają. Dobra, to ja zrywam i się widzimy w kuchni. Wracamy do tematu szczawiku, a właściwie barszczyku szczawiowego. Tu nazbieraliśmy cały taki worek, reklamówka, co to jest? Reklamówka. Pani tutaj domaga uwagi swojej. Zebraliśmy to. No jest tego, tak na oko, no może niecały kilogram, 80 deko. Dobra, i co Agatka dalej się robi? Bo widzę, że wyjmujesz prosto z tego, z reklamówki, bez mycia. No to tak? Ja mam metodę taką, że najpierw kroję, a potem... A później płuczesz to. Myję to pod ciśnieniem. Agatka myje pod ciśnieniem. Trzeba to jeszcze przebrać, sprawdzić każdy liść, czy to mów, jak to się robi. Proszę bardzo. Czyli po prostu bierzesz liście i sprawdzasz, czy... Biorę i patrzę, czy nie ma ślimaka, nie ma innego robaka. Okej, okay, były jakieś? Czy wszystko ślimak czyściutkie? Był. Ślimak był. Zjadłaś? Tak. No to dobra. To przynajmniej skrupałam. Się przyda. To, bo to skorupka jest chrupka, nie? Akurat to te bez... Bez skorupki? Bez skorupka. I jak smakował? Jak gumiś? No, był bardzo w ślizgu. Dobra, czyli co? Bierzesz taką kubkę liści. Ciasno ją układam. Jeden liść na drugi, aby było jak najłatwiej kroić. A czemu łodyżki nie? Łodyżek ok, można część, ale nie wszystko, bo łodygi są najbardziej kwaśne. Czyli co, barszczyk byłby bardzo kwaśny. Jeżeli ktoś nie chce kwaśnego, to zalecam liście jednak niż łodygi. Rozumiem. Czyli właściwie można już przy zbieraniu sobie trochę w innym miejscu urywać listek, tak? No tak. Bez łodyżek. Dobra. To pokaż, jak się sieka. Nie wiem, ktoś lubi grubiej, ktoś cieniej. Ja to lubię tak raczej cieniej niż grubiej. Czyli co robisz, to tak bardzo dobrze. A za chwilę ciągniesz.
szczawik umyty. Dokładnie. Z tego kilograma nie wiadomo ile wyszło, ale pewnie podobnie. I moi drodzy, tu mamy garnek, a w środku jakieś ile, Agatka? 3 litry? Nie wiem. No ale tak na około 3 litrów wody, która już się gotuje. I na tę gotującą się wodę... Osoloną. Na tę gotującą się wodę, gotująca się do pracy Agatka wrzuca szczawik. Czyli co, właściwie tylko woda i szczaw i już koniec? Nie, to nie takie proste. Śmietanę, jajko. No widzicie. Jeszcze kilka jajek. To jeszcze trochę będzie różnych szczegółów tutaj. Ale to za chwilę w dalszej kolejności nagrania. Chyba pies czeka na barszczyk. Co ty, Agatka, robisz teraz? Bo widzę jakieś mleko tutaj. Mieszam śmietanę z wodą. Z tą wodą szczawiową. W jakim celu? Właściwie to nie wiem. Takie rzeczy się robi, kiedy jest mąka, że my nie dodajemy mąki. Hartowanie śmietany, moja droga. Po to, żeby śmietana się nie zważyła po wlaniu do gorącego. Powoli się zwiększa jej temperaturę i ona się wtedy nie zważy. Czyli tak, tu mamy już zagotowany szczawik. Ach, rozumiem, ostatnie pukanie. Chyba pierwsze. Dobra, co oprócz śmietanki? Trzeba oblizać palce. Masz. Jej tam pasuje. Dobra, ale wróćmy do naszego barszczyku. Czyli co? Zahartowana śmietanka dolewamy do barszczyku, tak? Okej. Okay. Ja dodałam akurat 12, bo taką miałam. Okej. Okay. Ale można dodać też 18. Okej. Okay. Cała się upierdzieliłam, ale to nic. Boż. Zaraz będzie mycie psa. Poszła bruda się. Dobra, śmietana dodana i co? O co chodzi dalej? Po dodaniu śmietany dobrze jest ją zagotować. Okej. Okay. A potem... A co to może żółte takie? Są rozbełtane jajka. Ja akurat daję 3, nie wiem czy nie będzie za mało. Zobaczymy. I taka jedna uwaga, no nie będziemy tego bełtać, tak? Czy dać im się zagotować w całości w miarę? Znaczy tak, znaczy całości, no. Rozlewa, ale no... Aż tak bardzo się ich nie bełta, tak? Bo czyli chodzi takie, o to, żeby... takie większe kawałeczki były. Chodzi o to, żeby czuć te jajka, mhm. Tak? W międzyczasie pokażę, co robię Wilma. Położyła się na moich stopach. A nie odstępuje na krok. O, już się zważyło. Widzę jajeczko. Znaczy zcięło. No teraz musi się zagotować. Czyli kolejne gotowanie.
Jak się zagotuje, to już będzie można zjeść? Czy to się jeszcze przyprawia jakoś? Znaczy generalnie tutaj dodałam soli i chyba jest już dobre. To się... Czyli tego barszczu się nie przyprawia. No nie. Sam w sobie jest taki, jaki ma być, naturalny. Ewentualnie jeszcze zobaczymy, czy śmietany nie dodamy trochę. Czyli to już ilość jajek i ilość śmietany wedle własnego uznania, jak, tak. Jak to po prostu lubi. Dokładnie. No dobrze, czyli taki bardzo, słuchajcie, prosty przepis, bardzo naturalny, bo szczawik zebrany po prostu na łące przy domu. Dobry jest też leśny. Z lasu też można sobie. No. Tylko no, pamiętajcie, żeby go umyć, bo nigdy nie wiadomo, co go tam obsikało. Dokładnie. No i prosta robota, trochę soli, trochę jajka, trochę śmietany, zagotować i po sprawie, tak? Panie Gatko? Tak. Dokładnie. Zobaczcie, jak Gatka jest opalona. A to nasz stół w kuchni. My już nie mamy gdzie jeść. Jemy na kolanach. Wszędzie są sadzonki. No dobra. To tyle, jeśli chodzi o gotowanko. Mio, jajeczko się ścięło. Ja zaraz spróbuję. Mimo, że późno już. Proszę bardzo. Barszczyk skończony. Tu już barszczyk nalany do kubeczka. Więc można będzie spróbować. Żeby nie było. Uwaga, uwaga, bez żadnej zmiany. Tada! Która godzinka? Za 5:11 dochodzi. O takich porach Agatka robi tutaj dobre rzeczy. Także kochani, pozwólcie, że posiorbię trochę. Agatka sobie nalewa w międzyczasie. No mega, słuchajcie. Gorący, kwaśny, lekko słonawy. No pycha. A taki prosty, słuchajcie. Właściwie cztery składniki. Cztery, czy mówię, czy pięć? Pięć. Woda, sól, szczawik, śmietana, jajko. Nic więcej. Pycha jest. Pijemy. Idziemy z tym, bo pies już śpi. A, no to. Dobranoc. Smacznego barszczyku, jakbyście robili. Pozdrawiamy serdecznie. Bon appetit. Czekamy na wasze komentarze. Pa, pa. I co? Myśleliście, że to koniec filmu? Nie ma tak dobrze. To Agatka. Szerująca łychą. Barszczyk. Ale dzisiaj pokażemy wam jeszcze jedną odsłonę tego barszczyku. No już na talerzu wygląda to tak. Aż dymi. Przepysznie, ale ponieważ barszczyk się je z jajkiem, to my będziemy mieli dodatkowo jajko. A żeby... Dwa razy jajko. Dwa razy jajko, tak. Tylko to jest na twardo, a to jest rozbełtane, jak ta Agatka powiedziała. Natomiast ja zrobię sobie jeszcze ze swojego barszczyku wersję keto. No ponieważ wersja keto musi być tłusta, bo wiadomo, że w diecie keto najwięcej się je tłuszczu, to ja sobie nakładam masło klarowane. Niech się rozpuszcza. Chcesz trochę, Agatka? Nie. Agatka, aż tak tłuściutkiego nie jest. O, jak się ładnie rozpuszcza, proszę. Więc ja sobie nakładam. Wtedy ten barszczyk będzie naprawdę tłuściutki. No i co? Warto sobie takie jajeczko pięknie. O, tak. Utopiło się od razu. Ja myślałem, że tak ładnie będzie pływać. A tu. Może drugie? No to tak nie miałam. O, właśnie tak chciałem. Proszę. Tak miało to wyglądać. I teraz tylko ten tłuszczyk jeszcze tak rozlejemy troszkę i... O! Czaderskie! No i tak to właśnie. To jest odsłona barszczu szczawiowego a la Agatka w wersji keto z jajkiem. Bon appetit, kochani! A ty bez jajeczka? No to ściema była, widać było, że to właśnie. Ale nie, no smaczne jest. Wrzucaj jajko. Ty na ćwiartki? Co, potem będę zupą chlapać? Też prawda. Na ósemki już nawet, proszę.
też ładnie. Na raz się będzie brało i haps. A mała sobie skonsumowała i sobie tam śpi. Na razie to sobie leży, nie wiem, czy będzie spać. Dobra, no to się żegnamy z wami, kochani, już teraz naprawdę, już nie będzie dalszego przed... A w ogóle zobaczcie, w jakiej pięknej atmosferze my jemy. Agatka się postarała, proszę, była przed chwilą tam, wycinała krzaczory to i wycięła też bez. Lilak to jest. Lilak, bez lilak, dobrze, także... Także tak. To siorbnięcie to była Agatka. Serdeczności, pozdrawiamy was, czekamy na łapki w górę i na wasze komentarze. Kto z was wybiera się na łąkę po szczawik, to macie już fajny pomysł na zrealizowanie z tego szczawiku czegoś przepysznego.